Siemanko miłośnicy detailingu. W dzisiejszym odcinku kolejne marketowe testy, a chodzi tutaj o antyparę firmy Autoland. Autopara, która nie tylko się przyda w samochodzie, może też nosić okulary, więc nie tylko dla tych, którzy chcą to zastosować w samochodzie, tylko dla tych, którzy po prostu może niedowidzą albo nawet chronią się przed słońcem, a teraz aczkolwiek jeszcze okulary przeciwsłoneczne chyba rzadko parują. Tak, a teraz jeszcze mamy takie czasy, gdzie dużo się chodzi w maseczkach i ci właśnie, co noszą okulary, mają teraz troszeczkę problem, bo jednak ta para, ten oddech wychodzi nad nos i jednak te okulary są bardziej narażone na to parowanie. Także sprawdźmy po prostu, czy działa ta antypara z marketu. Kosztowało, ile to kosztowało? Nie wiem, 7 zł? Tak, około 7 zł. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak, bo ty już dawno to kupiłeś. Tak dawno. Że na pewno jest tak, że nie jest to trwałe, nie wiadomo jak długo. A ze względu na to, że nawet profesjonalne środki właśnie typu antypara no nie są zbyt trwałe, zazwyczaj utrzymują się do pierwszego czy tam do drugiego mycia. Deszcz pada. Szyba zaparowana jest moment, jakby nie patrzeć, jeżeli mamy coś nie tak z całym układem. Ale w ogóle ostatnio się spotkałem z bardzo dziwną sytuacją u mojego kuzyna, bo ma generalnie Audi A4 B7. I taka dziwna sytuacja, bo nawet jak jest ciepło na dworze, to jemu szyba paruje od zewnątrz. Nie wiem, jak to się dzieje. Od zewnątrz? Od zewnątrz mu paruje szyba. Musisz z drugiej strony antyparę. Ale nie, no ale to jest też takie dla mnie trochę dziwne, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałem. To może jak jeżeli, wy wiecie, to jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach, co może być tego przyczyną, na pewno skorzystamy z tego. Dobra, teraz przejdźmy do testów właśnie naszego dzisiejszego bohatera. Szybę mamy już wyczyszczoną, także zaczynamy od aplikacji, od dotarcia, a następnie użyjemy pary i sprawdzimy, czy ta antypara się będzie. Robimy połówkę? Połówkę? Przecież dobra, mam taśmy, wiem, ale zrobimy połówkę, działamy. Żeby wam udowodnić to, że szyba jest jednak umyta, zobaczcie, umyte jest tylko ten kawałek, tutaj dalej jest zaślinione przez Dawida Pieseły. Trochę mi to nierówno wyszło, ale to nieważne. Ważne. Zrobimy jeszcze jedno. Może to wyjdzie trochę równiej. Zacznijmy od przyczynania sposobu użycia do użytku na wewnętrzną stronę szyby. Dokładnie umyj i otłuść powierzchnię szyby przed aplikacją. To już zrobiłem. Nanieś na szybę niewielką ilość preparatu. Odtłuszczałeś IPOM. Tak. Starannie rozetrzyj preparat po całej powierzchni szyby i wypoleruj do połysku. Nic nie było napisane, czy wstrząsnąć. Ale zbuczenie zawodowe. Na wszystkim już wstrząsam. Niewielką, czyli dam sobie. O, powiedzmy, że to jest niewielka. Daję tak niewielką, bo jak testowaliśmy kiedyś powłokę na szybę, generalnie nie wydzielano wycieraczką tej firmy, no to jednak musieliśmy dać trochę preparatu więcej, bo wtedy lepiej działało. Użyjemy do parowania parownicy, ale nie pokażę wam, co to parownica. Zobaczycie tą parownicę w sobotnim odcinku. No jest tej pary stosunkowo mniej, nawet dosyć dużo, ale nie zachowuje się tak, jak powinno się zachowywać. Zresztą widziałem, że to jest niedotarcie, jednak wydaje mi się, że tego preparatu jest cały czas za mało nałożonego. To może mam pomysł, Mateusz. Dołożysz preparatu, jeżeli znowu nie zadziała, to jeszcze porównamy to znowu z pianką do golenia, bo jeszcze pianka jest gdzieś w firmie. Zobaczymy. Wiecie, co jest fajne? Fajne jest to, że dobrze się to dociera. Nie zostawia smug. Nie zostawia smug, no. Tęcza w ogóle została, to dziwne. Dla mnie to jest bardzo średnie. No. To co, ja pójdę po piankę do golenia. Idź, no. Kurczę, nie znalazłem pianki, ale mam żel do golenia. Bo to miał być żel. Tak? Mhm. Aha. Nie wiem, czy ta pianka, nie wiem, czy ten żel pod prysznic, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy ten żel do golenia się nada,
bo wtedy jak robiliśmy testy, no to używaliśmy Gillette Fusion. Dobra, teraz tak, muszę jeszcze raz aplikować na tą stronę preparat, ponieważ myłem szybę, także mogłem go zetrzeć. A z drugiej strony aplikuję to, może też niecałe, albo dobra, zobaczymy jak będzie szło. Znowu użyjemy tej naszej fantastycznej pianownicy, której testy... Kogo? Tak jak już, parownicy, której testy, tak jak już zapowiedziałem, zobaczycie w sobotę. Dobra, parujemy. Najpierw jest tak. Tu jest tak. A tu jest tak, ej. No miłośnicy, nie ma co się oszukiwać, tutaj najlepszy egzamin zdał jednak żel do golenia. Jak widzicie, tam pary powstaje najmniej. Jeżeli chodzi o mnie, to jednak ten Autoland, biorąc pod uwagę to, że naprawdę niewidzialna wycieraczka fajnie działała, no to tutaj jeżeli chodzi o tą antyparę, no to sami widzieliście, że po prostu żel do golenia działa dużo lepiej. Jak ja bym miał decydować, to bym kupił żel do golenia z tego względu, że antyparą się nie ogolisz, a żelem jeszcze jak nie zadziała, to jeszcze się ogolisz. Jest także to multifunkcjonalne. A jeżeli chodzi o to, że ta szyba wam naprawdę od wnętrza paruje, no to powinniście się zastanowić, czy to jest wina właśnie waszego oddechu, czy po prostu też gdzieś wilgoć się nie zbiera, czy wszystkie kanaliki są podtykane, czy nigdzie ta woda pod dywaniki nie leci, czy też mamy filtr kabinowy wymieniony, czy też nagrzewnica nie jest nigdzie dziurawa. No po prostu takie rzeczy musimy zweryfikować, dopiero później możemy podchodzić z jakimiś antyparami, czy też osuszaczami. Żwirkami dla kota, bo to też kiedyś pokazaliśmy wam odcinku. Ale to nie jest stary kit, no bo ten żwirek działa, dla kota tak naprawdę działa. Tak. Czwartkowy odcinek, to już was tak powoli przestawiamy, że to będą takie strzały, takie krótsze troszeczkę odcinki. Więc co, jeżeli ten odcinek wam się podobał, kciuk w górę, subskrypcja kanału. Social media, Facebook, Instagram i widzimy się w sobotę. W sobotę. Cześć! Naszej wyśmienitej... Raz, dwa, trzy, błyska przeszła. Tej naszej... Raz, dwa, trzy. Przepraszam. Ale jeżeli naprawdę macie... Czekaj.